Hejka, witajcie w kolejnym odcinku Minecraft Księga Przygód. Troszkę nietypowo zaczynamy. Potrzebuję węgla, bo skończył mi się cały wykopany, zostały mi tylko same rudy. I pomyślałem, że zrobimy to w ten sposób. Wziąłem tylko 3 staki w sumie. To są na tym całym słupie są 3 staki węgla. Niewykopanego. I to jest ciut niebezpieczne, ale za to zobaczcie, jaki jest stąd widok. I co się też okazało, Dark jednak zrobił chmury, tylko że one są na tyle przeczyste, że ich po prostu nie widać, jak się patrzy od dołu. Wiecie, kusi mnie, muszę to zrobić. Wiem, że będę tego żałował, bo będzie lagowało strasznie za chwilę. No ale okej, zbytnio zanim... zanim to się załaduje... O właśnie, widzicie, jakie są lagi od tego? Dobra, nieważne. Nieźle to wygląda, ale raczej grać się tak nie da. Z powrotem na 16. Jup. No i nic nie widać. Ale jednak dalej są lagi. Ale dobra, zobaczymy się za chwilę, jak zejdę na dół. Jesteśmy na dole, udało się akurat, wytrzymało mój kill-off. To nie zwracać uwagi, to jest nieważne. Akurat za ten czas zrobiłem sobie przerwę. Ściągnąłem nowego snapshota za ten czas, teraz jest 32B. I po prostu dodali tutaj kolejne świetności, których aż nie mogę się doczekać, żeby zrobić. Ups. nie bójcie się, spokojnie. To zniknę po prostu skrzynię, tak tylko tekstura. Wszystko jest tutaj dalej tak, jak ma być. Sam się przestraszyłem, jak pierwszy raz to zobaczyłem. Ale spokojnie, wszystko jest. Potrzebuję patyków. Albo nie. No dobra, zacznijmy od tych patyków. Potrzebuję patyków. Patyki są w tym miejscu. Chyba? Nie. Gdzie tu? Nie. Tu też nie. Za ten czas już mogę wam troszkę opowiedzieć co nieco. Mianowicie chciałem pogadać o czymś, o tym. Tak, teraz jak widzicie ten film, to znaczy, że jestem na wakacjach. Nie wiem dokładnie, co to będzie za dzień, ale... O, tak to się robiło. Armor Stand. Mamy nareszcie Armor Standy, na których możemy postawić sobie zbroję i w ogóle... Ale nareszcie to dostaliśmy już. To jest nieubłagalnie od dawna... wszyscy, którzy grają w Minecrafta, prosili Mojang, żeby to dodali, no i nareszcie mamy. Można to przesuwać za pomocą wody, można to przesuwać za pomocą pistonów, dzięki czemu możemy dać sobie to w miejsce, dowolne miejsce, które chcemy. Są jeszcze odpowiednie NBT data, to jest taka skomplikowana rzecz dla programistów. No może nie... O, niektóre skrzynie się pojawiły. Niezbyt taka skomplikowana, po prostu tam się dopisuje jakieś tam, nie wiem, cyfry, litery i możemy dać tym armor standom na przykład ręce i wtedy możemy miecz dać na to. No, mogę w sumie to postawić tutaj, bo mam jakąś zbroję, której nie używam. Zobaczymy, może coś się stanie, jak włożę... Nie, nic się nie stanie. Tak. Miałem przez chwilę nadzieję, że coś odkryję. No niech będzie ta, na przykład, złota zbroja. Pyk. Mam jakiś hełm? Chyba niespecjalnie. No, nie. No ale dobra, to jest ta jedna rzecz. Świetna. Druga rzecz, której niestety nie mogę wam pokazać, to jest to, że
bacon. Bacony, jak teraz postawimy szkło nad baconem kolorowe, to wtedy te światło zmienia swój kolor. Można też kolory łączyć w jakieś inne, czy na przykład czerwony plus niebieski to będzie fioletowy, czy tam, nie wiem, żółty plus czerwony będzie pomarańczowy, coś w tym stylu można tak łączyć. I kolejna rzecz, która najlepsza według mnie, jaka doszła w tym snapshocie, oczywiście, będę potrzebował do tego desek. Patyki miałem zrobić, tak? To zróbmy. Dobra, ale zaraz wrócę do tego. Co możemy zrobić? Jest nowa receptura na płotki. Teraz dostajemy 3 płotki w zamian. I oprócz tego można jeszcze zrobić, tak jak się może już domyśleliście, różne rodzaje płotków. Mojang właśnie dodał niedawno screenshota z tymi kolorowymi płotkami i napisał, że była dopiska. Świetnie, świetnie by było, gdyby się pojawiły takie płotki. No to, oczywiście można robić też jeszcze bramki z tych samych, z tymi wszystkimi kolorami. Wystarczy po prostu, to jest receptura na odwrót, że po bokach są, tu są patyki, tu są patyki i w środku dajecie po prostu rodzaj drewna, z którego chcecie płotki. No i to w zasadzie tyle, co odkryłem w tym snapshocie, co doszło, ale za to ta zmiana z płotkami to jest nieprawdopodobna zmiana. Właśnie, byłem tam przed chwilą, dobra, wrócę się jeszcze raz. Właśnie jak budowałem ten młyn, powiedziałem, że nie mogę użyć płotków, żeby było więcej szczegółów i teraz nareszcie mam płotki. Ups, płotki te z berczu. Mogę wreszcie to tutaj postawić. Niestety, mogę tu przejść? Mogę. No to dobra, to niech będzie. Wreszcie to się jakoś tak nie wyróżnia zbytnio, bo wcześniej ten kolor mi nie pasował. Zwykły. To samo mogę zrobić tutaj. Idź się. Pyk. I bym potrzebował jeszcze więcej tego. Zróbmy od razu tyle. Pyk. Ok. Tu by się jeszcze przydało jakieś okna od tej strony, o tym nie pomyślałem. I w ogóle przydałoby się umeblować to od środka i zrobić jeszcze tutaj drogę. Jest tyle rzeczy, które tutaj powinienem zrobić, a nie zrobiłem jeszcze w tym młynie, ale i tak jestem zadowolony całkiem z tego projektu. Powiem wam, że wyszedł bardzo, bardzo fajnie. Zapomniałem drabinki wziąć. Więc wymyśliłem, że na ten odcinek nie będziemy się zajmować tym portem, a zrobimy jakieś sensowne połączenie. Groźnie. Zrobimy sobie jakieś sensowne połączenie dróżkami do wszystkich tych domków. Nie wiem, czemu FPS mi nagle spadły. No to po prostu powstaną dzisiaj jakieś tutaj dróżki, na pewno będzie most wreszcie, który będzie prowadził do młynu i będzie most, który będzie prowadził do portu. Dzięki czemu wreszcie jakoś normalnie będę mógł przechodzić i nie będę musiał płynąć przez rzekę. Dobra, pokażę wam jeszcze tylko ten most, co tutaj zrobiłem. W sumie przed chwilą tu byłem. Więc na początek, pierwsze co dodałem, znowu tutaj były skrzynie i zniknęły. Nie wiem, co się z tym stało. Być może niedługo wyjdzie jakiś nowy poprawkowy snapshot. Dodałem tutaj te craftingi całe, jako że to jest, powiedzmy, imituje takie kontenery albo pudła z różnymi rzeczami, które można przewozić statkami. I co jeszcze dodałem? Zamiast tych zwykłych świateł takich, znaczy świateł, źródeł światła, tak jak wcześniej było, że po prostu pochodnie tutaj postawiłem i tyle, to teraz spruce to jest, czy oak? Chyba oak tutaj stawiałem, tak? To teraz jest takie coś z kamienia. Pomyślałem, że to będzie lepiej wyglądać i wygląda całkiem nieźle. Jest coś innego wreszcie w tym moście niż tylko drewno.
I dodałem jeszcze na dole dla większego poziomu detali takie płotki, które podtrzymują, umacniają bardziej całą konstrukcję i przy okazji dodają więcej szczegółów, dzięki czemu to o wiele, wiele fajniej wygląda. I teraz zobaczcie, jak cały most się nagle poprawił, czy molo, powinienem powiedzieć molo. To wygląda naprawdę nieźle teraz. Jedyne, co mi zostało, to wymienić te płotki na sprusowe albo z dark oak. No nie wiem, zaraz jeszcze się namyślę, które będą lepiej pasować. No ale przygotuję się za ten czas do zrobienia tych mostów, no i zobaczymy się za chwilę. No ale dobra, skoro robimy już ścieżki, przydałaby się łopata. No to pomyślałem, że można by już zenchantować. Co my tu mamy? Efficiency, efficiency, efficiency. Coś mi tu śmierdzi. Ostatnio też tak było. No to dostanę sharpness. Sharpness nie bardzo potrzebuję, więc niech będzie ta łopata. Okej. Okay. I pyk. Efficiency 4. Mówiłem, że coś mi tu śmierdzi, bo nie ma żadnego unbreaking. Zobaczymy teraz, co tu dostanę. Power tool. Feather falling. O kurde, przydałoby mi się to. Efficiency 1, power tool, feather falling. Dobra, zrobię jeszcze ten 30 level i chcę to feather falling. Ja to muszę mieć. Przydałoby mi się. Naprawdę. No chyba nie bardzo. Co, dlatego że zginąłem? Czy co? Moje feather falling. Nie chcę Bane of Atropos. Najgorszy chyba enchant, jaki można dostać. Czemu? Co jeszcze w sumie mogę zenchantować, wiecie co? Sprawdzę sobie jeszcze, czy mogę buty zenchantować. Tak, jeszcze jedne buty chcę. Ja chcę buty z Feather Falling. Się uparłem i muszę dostać. Więc no... Aha. Wiecie co? Odkryłem, że jak się wyjdzie i wejdzie do gry, to zmienia się enchant, który dostaniemy. I to jest chyba ostatni raz, kiedy tego używam. Feather Falling, dobra. Może być samo. Dlatego, że uważam, że to jest troszkę cheaterskie. Chciałem teraz raczej sprawdzić dla testu, co się stanie. Czy jak wyjdę, to będzie działać i okazuje się, że będzie. Mączak powinien coś z tym zrobić, bo to jest takie trochę, no nawet nie trochę, a bardzo cheaterskie, bo za pomocą tego, chociaż to dość długo zajmuje, bo trzeba się wylogować, i znaczy nie wylogować, wystarczy wejść i wtedy macie kolejny enchant, ale no to jest, tak czy siak jest możliwe kierowanie enchantami, jakie dostaniecie, więc no to jest troszkę cheaterskie to jest. O kurna. Ejajaj, zrobiłem nie to co trzeba. 11 leveli w dupę. Okej, okay, więc tak. Zabrakło mi kamienia na te ścieżki. Jak widzicie, to jest wszystko z kobla, co mi zostało. To jest wszystko z tych cegieł, a to jest wszystko z kamienia jeszcze przetopionego i tutaj mamy mostą. Tego sobie troszeczkę wezmę. Wezmę trochę drewna. Nie wiem właśnie jeszcze, z jakiego rodzaju materiału byśmy mieli robić ten most. Myślę, że tak samo jak molo, połączenie oaku i sprus to byłby niezły pomysł. Więc to sobie weźmiemy i tak, zresztą oaku powinienem mieć więcej tam. Oczywiście użyjemy też do tego tych nowych płotków. Prawdopodobnie będą po prostu ze sprusu.
czy tam ze świerku. I to jest tyle ścieżki, ile zrobiłem. Wykopałem całe to tutaj, co było wokół tego rynku, który miał tutaj kiedyś powstać. Przeniosłem to tutaj, dodałem jeszcze troszkę, co miałem w skrzyniach, no i tyle tego, tyle tej ścieżki zrobiłem. I już mi się skończyła. Żwiru już nie mam zupełnie nic. Kamienia już praktycznie też nic. I ta ścieżka będzie tutaj, jeśli chodzi o port, to będzie prowadzić za tymi pochodniami. Taka troszkę pokrętna i tam. Tu oczywiście powstanie most, tutaj gdzie jest ta kupa żwiru. I tutaj znowu za pochodniami będzie szła ścieżka do młynu. I tutaj powstanie most. Pierwszy most, jaki zrobimy, to myślę, że będzie tu. Tak, tutaj by się przydał wreszcie. Będzie to most po skosie, więc to będzie dość trudno zrobić. I dzisiaj nie mam żadnego konkretnego tematu, żeby pogadać. Idź stąd. Za to mam kilka ich, ale takich pomniejszych. Pierwsze to na przykład był u mnie Dark niedawno, jak wiecie. I no i całkiem nieźle myślę, że pobyt był u niego. Znaczy u mnie był, jego pobyt był udany, nie wiem, czy to ja powinien to powiedzieć, o, chyba powinien powiedzieć, że nie, nieważne. Myślę, że całkiem było nieźle, troszkę fail z mojej strony, bo nie miałem zbytnio co do zaplanowania, no ale no było nieźle, dałem mu też moją kartę graficzną, starą, którą używałem, ten GTA 630 chyba, żeby mógł grać na shaderach. I pomyślałem, to było tak, że właśnie na początek chciałem tą kartę sprzedać, ale sobie pomyślałem, że jednak większy użytek z tego będzie, bo ona nie jest aż taka droga, to większy użytek z tego będzie, jeśli dam to Darkowi w zamian za to, że robi mi robi właśnie Księgę Przygód, Texture Pack, bo ten Texture Pack nazywa się Księga Przygód. I nie jest on jeszcze do pobrania, będzie dopiero wtedy, kiedy Dark sam zadecyduje, że chce to, że chce tego Texture Packa udostępnić, więc mnie o download niestety nie pytajcie, bardzo was przepraszam, ale ja tego Texture Packa nie udostępnię, to Dark jest od Darka i Dark dopiero będzie decydował o tym, czy go udostępnić, czy nie. Zróbmy sobie troszkę drewna. Tak. No to tyle, jeśli chodzi o ten pobyt. Co jeszcze miałem do powiedzenia? Bo kilka takich spraw było. To takie już troszkę schodząc z tematu w ogóle gier. Chodziłem sobie dzisiaj po internecie za ten czas, jak siedziałem na tym, na mob spawnerze i czekałem, aż mi się troszkę tych mobów tam nazbiera. I znalazłem kilka ciekawych, no nie wiem czy ciekawych, dziwnych dość rzeczy, może tak powinienem powiedzieć. Mianowicie najmniejsza kobieta na świecie, która jest dokładnie, nie pamiętam ile to tam było centymetrów, ale jest w wysokości rozmiaru małego dziecka, po prostu takiego urodzonego dopiero, i ma 21 lat. Znalazłem zdjęcie jej na Imgur, coś takiego? Imgur. To się jakbym mógł przeliterować. To tak to się przeliterowuje, nie wiem jak to się czyta. I jeszcze jedna rzecz, którą właśnie znalazłem na tej stronie Imgur, to co to było? Przed chwilą miałem to na końcu języka. To jest ryba grająca w Pokémony. O! Właśnie to mnie rozwaliło. Patrzę sobie na te zdjęcia i ktoś tam wrzucił zdjęcie pod tytułem
Wiem, co będę robić przez kolejne kilka miesięcy. I było zdjęcie ryby grającej w Pokémony na Twitchu. Prawdopodobnie live powinien jeszcze działać, bo działa już od kilku dni. Przynajmniej kiedy teraz oglądałem. Więc jeśli chcecie to sprawdzić, wystarczy wpisać w Twitchu Fish Plays Pokémon, tak? Fish Plays Pokémon, no. I wam wyskoczy, nie jest to nic takiego chyba skomplikowanego. Tak jak po angielsku fish, fy i sychy, plays, Pokémon. No i wam wyskoczy, bo fish Pokémon, nie wiem. Ale na pewno to będzie tam, jak patrzałem, to było 15 tysięcy oglądających. Jak tylko ryba kliknęła A albo B, te takie przyciski, które są na Game Boyu, to jest zatwierdzający przycisk i przycisk powrotu, to wszyscy zaraz na czacie, nie wiem, dostają jakieś głupawki, orgazmu, nie wiem, jakby to jeszcze można nazwać. I się cieszą, że ryba coś w końcu pożytecznego zrobiła. No ale zapraszam was, ten live poruszający naprawdę, niemal się popłakałem ze śmiechu oczywiście. Ale okej, to tyle chyba z tych wiadomości spoza tego. Trzeba by więcej tutaj tego kamienia, żeby to tak dokończyć. To za chwilę. No, zróbmy sobie te płotki. Jak ja to chcę zrobić? Tak, tak i teraz tak i w ten sposób. Ok. Powiedzmy, że tutaj jakoś by tutaj trzeba było to mądrze wciepać. Tak, może jeszcze zrobimy, że można było postawić. Na razie to zostawię tak. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać od zewnątrz. Tak jakby. Troszkę więcej półpłytek. I zróbmy to samo z drugiej strony. Co jeszcze? Mistrzowie. Nastał sezon 2,5, z którego, tak jak napisałem w opisie, nie jestem pewien, czy będę jeszcze nagrywał jakieś odcinki. Oczywiście dlatego, że mistrzowie się zaczęli, nie zamierzam kończyć Księgi Przygód, tak jak to zrobiłem wcześniej, kiedy zaczął się sezon drugi. Więc spokojnie, tutaj nie musicie się nic obawiać. Księga Przygód dalej będzie wychodzić. Tutaj może postawimy blok. I tutaj tak. No i znowu mroczna muzyczka. A wygląda to całkiem nieźle. Może jeszcze zróbmy schody i już przerobię całe to. Tak. 4 wystarczą w zupełności. I tutaj zamiast tych półpłytek postawić tak schody. Pyk. Okej. No nieźle to wygląda, nieźle. Tu jeszcze mogę tylko zrobić coś w tym stylu, żeby na dole nie było takie płaskie. No i to już jest całkiem niezłe, powiem wam. No. Myślę, że tak może być. Tak może zostać. Jeszcze co tu mogę zrobić, to na przykład postawić, nie wiem. W ten sposób. Dziwnie to wygląda. Może jednak lepiej nie. Jakby to jeszcze można było zrobić. Stawię to na razie tak. I z drugiej strony poprawię to tak, jak było wcześniej.
Tak jak mówiłem, nie wiem, czy będzie jakiś kolejny odcinek ode mnie. Jeśli chcecie odcinków ze mną, to zapraszam na kanał Karimiriego. Tam dość często będę chyba występował na jego odcinkach. Być może nawet i w każdym odcinku. Nie wiem, jak on to chce zrobić. Zwłaszcza, że teraz przez tydzień mnie nie będzie. Może jeszcze coś nagramy, ale nie jestem pewien. Tak właściwie to teraz od kilku godzin siedzę na tym. Na TeamSpeaku jakoś nie odzywa się, więc chyba wątpię, żebyśmy nagrali. Co jeszcze? I też prawdopodobnie widzieliście jeszcze na moim kanale tą serię z Paydaya. To też chciałbym się dowiedzieć, czy wam się to podoba, czy chcielibyście tego więcej. Jeśli tak, to pokażcie swoją aktywność oczywiście pod filmem z Paydaya, nie tutaj. Proszę was, nie tu, tylko z Paydaya. No i tak poza tym to chyba więcej aktualizacji nie mam. Co tu jeszcze mogę takiego ciekawego zrobić? Myślę, że to wygląda całkiem nieźle. Czy jeszcze jakoś w ten sposób to zrobić? Nie wiem, no możemy. W sumie nie wiem, czy mam jeszcze sprus, okej. Akurat tak wystarczy na te płotki, albo nie, wystarczyło, że jeden zbuduję. Dobra, nieważne. No i chyba mościg jest całkiem gotowy. Całkiem. No, jest gotowy. Nie mam co tu więcej zrobić. Musiałbym to chyba tylko poprawić, bo z dwóch stron nie wygląda tak samo. Co ja tu źle zrobiłem? To musi być wyżej. Ty tutaj nie powinieneś być, tylko tu. I zombie za mną jest. Jeszcze ze zbroją. Idź stąd. Sio. Przeszkadzasz mi w odcinku. Dobra, poleciał. No i teraz wygląda to już odpowiednio. Tak, tu jeszcze mogę zrobić coś w tym stylu. Niestety są troszkę bugi ze światłem, ale na tym się już nie będę przejmował. Nareszcie mamy jakiś normalny mostek. No i zombie. Idź stąd. Okej. Jeszcze mogę co najwyżej dodać troszkę, tak jakby znanego wam u mnie brudu, czyli gdzie nie, mówiąc brud, gdzie nie gdzie mówię, chodzi mi o takie coś, o takie nieregularność w kolorach. Pyk. Gdzie jeszcze by to można, na przykład, nie wiem, tu. Tak. Jeszcze jedna może taka wiadomość. Na internecie krąży teraz film, znaczy nie krąży, no krąży. Krąży film o tym całej terakocie z tego, jak ona to się nazywało, z Eurowizji. I Boże, ja nie wiem, jak ludzie mogą to w ogóle oglądać. To jedni się przy tym śmieją, a jak mi właśnie kumple pokazywali ten film, wszyscy się tam na tym śmiali, a ja tak po prostu taki poker face, nie wiem, co mam w ogóle myśleć o tym, o tej Eurowizji. I cieszę się, że nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje, dopóki mi nie powiedzieli o tym. No tak, nie wiedziałem, że w ogóle jest coś takiego jak Eurowizja. Rzeczywiście, to jest powód do pochwalenia się. Ale no, dobra. Dość już tego, to jest chyba koniec tego mostu. Tak, ja sobie tutaj to jeszcze tylko naprawię. I to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie owego.
Zapraszam do oglądania innych moich filmów oraz komentowania tego filmu, bo przypominam, że w odcinkach odpowiadam na pytania. Pozdrawiam, no i cześć.